Mamy zimę, jest zimno, a w związku z tym zwierzęta mają się tak sobie, przynajmniej te bezdomne lub te, które żyją na zewnątrz. Jest ze mną Aleksandra Czechowska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z interwencjami, bo zazwyczaj zima właśnie jest takim czasem, gdzie niestety bardzo dużo jeździcie do zwierząt, które żyją w skandalicznych warunkach lub po prostu zamarzają. Interwencje mamy zgłaszane codziennie, włącznie z tym, że wczoraj była podjęta, jest duża podjęta interwencja pod Murowem, gdzie pies po prostu przymarzał w swojej budzie nieocieplonej. Mały pies, który ma 10 lat, no po prostu właściciele zapomnieli o nim, bo jest to z dziada, pradziada pies odziedziczony po babce, po kimś z rodziny. No i ten pies został po prostu zapomniany i w dniu dzisiejszym już jest zabezpieczony, odebrany. Natomiast no, takich sytuacji jest cała masa, bo o to, żeby nam było ciepło, potrafimy zadbać, ale już o to, żeby naszemu zwierzakowi było cieplej, szczególnie temu, który się już starzeje i nie ma wystarczająco dużo tkanki tłuszczowej, żeby się ogrzać w zimie, no to zapominamy. Powinniśmy pamiętać o tym, że psy, które są na zewnątrz, powinny jeść zupełnie inną karmę, zupełnie inaczej być odżywiane zimą, czyli tu mówimy o rzeczach cieplejszych, mówimy o mięsie, które ma większą ilość tłuszczu, właśnie żeby zdążył zgromadzić ten tłuszcz, bo najpierw ten tłuszcz grzeje zwierzę niż ta sierść bardziej. No i o tym zapominamy, a powinniśmy pamiętać, w związku z tym jest szeroki apel, głęboki apel, że nie tylko ta buda, ale również to jedzenie powinno być dopasowane do temperatur zewnętrznych. Ale ludzie często myślą, że na przykład, proszę bardzo, mamy owczarka niemieckiego, który ma długie futro, duże psy zazwyczaj są właśnie w kojcach, takie jak ten, i w związku z tym one pewnie nie zmarzną, bo mają futro. No nie zmarzną, bo mają futro. To jest ta pierwsza okrywa, która je chroni przed zimnem, ale jeżeli pomyślimy sobie o tym, że jesteśmy w nieogrzewanej budzie, czy w kojcu, czy na łańcuchu przypięci do rozpadającej się budy, no to nie ma siły. Taki pies również zamarznie, taki pies również straci całą masę energii na to, żeby się ogrzać. Czyli te psy są później, albo zaczynają chorować, bo pies najpierw przeznacza całą swoją energię z pożywienia, które dostało, czyli nie mamy tu na myśli namoczonego chleba w wodzie. Najpierw przeznacza na ogrzanie siebie. Jeżeli ogrzeje siebie, no to później faktycznie albo patrzymy, że nasze psy są bardziej ospałe, albo inaczej się zachowują, zaczynają chorować. W związku z tym, no, taki pies owszem przeżyje warunki atmosferyczne, ale nie minus 20 stopni, nie noc z minus 20 stopni, z minus 20 stopniami. Tutaj musimy już wówczas zadbać o to, żeby buda była odpowiednio ocieplona, przez co rozumiemy, że nie wkładamy tam starych szmat, nie wkładamy tam kurtek, nie wkładamy tam starych kocy, bo one namokną po nocy. Pies wydziela ciepło, więc tworzy się para, czyli coś zupełnie odwrotnego niż byśmy chcieli. Zawsze to ma być słoma, czysta słoma, dużo tej słomy. Ta słoma chłonie tą wilgoć. No i oczywiście ogrzanie budy stropianem. Jeżeli nie stropianem, to podwójne przynajmniej części ściany. No właśnie, które zwierzęta są tak naprawdę najbardziej zagrożone w zimie? Chyba właśnie psy, ewentualnie konie, bo koty raczej sobie poradzą. Jak to wygląda? Koty, co do kotów, jeżeli gdzieś znajdą swoje ukrycie, albo też są stawiane budki wielokrotnie i również z Urzędu Miasta i ludzie sami prywatnie stawiają sobie budki tam, gdzie wiedzą, że koty bytują, to im trochę pomaga. Pomaga im ich spryt i to, że mogą wszędzie wejść, czyli jest to piwnica, czy jest to gdzieś jakaś powierzchnia zamknięta, nieużytek jakiś gdzieś. Czyli konie sobie poradzą, natomiast koty, ale konie, też macie interwencję, że czasami konie w stajniach są przechowywane w skandalicznych warunkach, gdzie jednak one też muszą mieć pewne zabezpieczenie w zimie. Och, najgorsze to są te, które stoją zupełnie bez dachu, bo jest również taka możliwość przechowywania koni, czyli takiego, że on w ogóle nie ma tego schronienia przed opadami atmosferycznymi, czy też w ogóle przed temperaturą. No i takie zwierzęta faktycznie marzną. Derka się kupuje po to, żeby okryć takiego konia, no ale przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby miał swoje schronienie w postaci... Może być to stodoła, może być taki miejsce... Choćby wiaty. Tak, żeby osłonić je odrobinę od tego właśnie wiatru. Wodę i paszę.
wodę i paszę, no to tak jak właśnie powiedziałam, wszystko to jest bardzo ważne w mrozy, bo one też budują swoją tkankę. Ja się zastanawiam, jakie masz refleksje, bo to przez lata apelujemy wszyscy, i media, i wy walczycie o to, żeby właściciele dbali jednak o te zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimowym. Ja mam trochę wrażenie, że to nie odnosi aż takiego skutku, jakiego byśmy oczekiwali. Czy jednak jest jakieś światełko w tunelu? Raczej wygląda to w ten sposób, że coraz więcej ludzi wytyka swoim, w cudzysłowie, sąsiadom, gdzieś gdzie przejeżdżają, niewłaściwe warunki i to jest do nas zgłaszane. Taki właściciel, do którego jedziemy, on każdorazowo mówi, że ten pies ma tak przez lata, on jest przyzwyczajony i żebyśmy nie chcieli więcej. Nie, absolutnie tak nie jest. Ustawa mówi jasno i wyraźnie o tym, co, jak powinien być zabezpieczone każde zwierzę właściwie. No i tego się domagamy od tego właściciela, który przez lata przyzwyczaił się w taki sposób, nie inny, trzymać swoje zwierzę. Czyli powiedzmy jeszcze, że możemy do was dzwonić, zgłaszać, jak jest jakieś zwierzę chore, w złym stanie i nie musimy się bać konsekwencji, jeśli to dotyczy sąsiada, ponieważ takie zgłoszenia mogą być anonimowe. Zapewniacie anonimowość? Zawsze są anonimowe. Bardzo rzadko ktoś chce, aby ujawniono, chyba że jest to naprawdę, zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa przez właściciela, no to wówczas taka osoba faktycznie jest ujawniana, ale w większości interwencji, do których jedziemy, są anonimowe. Warto też podejść do takiego sąsiada, bo zanim my przyjedziemy, trzeba powiedzieć, że jest to wszystko robione wolontaryjnie i w czasie wolnym od pracy, no to taki sąsiad również może podejść i zwrócić uwagę tego, żeby zwierzę było przytrzymywane w innych warunkach. A tak to zapraszamy do kontaktu telefonicznego do nas. My prędzej odezwiemy się również do gminy, która też w swoim rozporządzeniu powinna sprawdzać dobrostan zwierząt. Jeżeli tego gmina nie zrobi z jakichś różnych powodów, a tych powodów jest czasami wiele, to wówczas jedziemy my. Najważniejsze, żebyśmy nie zostali obojętni na nieszczęście zwierząt, które widzimy gdzieś w okolicy schorowane, w złym stanie, czy ranne. I pamiętajmy, że są instytucje, takie jak Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które są po to, żeby pomagać z dobrego serca tym zwierzętom, więc zawsze możemy się do nich zgłosić.